W czasie wczorajszej sklepowej premiery nowej serii RTX zdarzyło się coś nieoczekiwanego. I nie, nie mam tu na myśli, że udało się komuś kupić RTX-a za sugerowaną cenę. To byłoby nie do pomyślenia. A mianowicie w kodzie źródłowym jednym ze sklepów pojawiły się ceny modeli z RTX-ami 5070 Ti, 5080 oraz 5090. Na wstępie jednak chciałbym Was przeprosić za dobór dzisiejszej garderoby. Postaram się nie ruszać na boki, żeby nie sypało artefaktami, jak w przypadku generatora klatek. Pamiętajcie, że kanał jest niesponsorowany i każda Wasza reakcja lub udostępnienie ma wielkie znaczenie. Udzielam też darmowej porady pod mailem widocznym na dole. Także piszcie śmiało. Wczorajszą premierę kart od zielonych można skwitować jednym zdaniem. Może nie jest dużo wydajniej, może nie jest tanio, ale i tak nie da się kupić, więc w zasadzie w czym problem? Nie jeśli jednak bardzo zależy Wam na zakupie i nie chcecie płacić 8000 za RTX 5080, tak, takie obecnie są ceny w miejscach, gdzie jest dostępny, to polecam mój ostatni film, gdzie pokazuję narzędzie do monitorowania m.in. dostępności oraz zmian cen, które poprawi Wasze nikłe szanse. Link do filmu znajdziecie w opisie. Swoją drogą, zanim przejdziemy do cen laptopów, chciałbym pokazać Wam dwa zrzuty właśnie z tej aplikacji, jakie magiczne rzeczy działy się z cenami RTX-ów, które wczoraj obserwowaliśmy. To RTX 5080, który miał kosztować 5199 zł. W komentarzach ktoś pisał, że udało mu się go za tyle kupić, ale chyba spod lady, bo jedyną zmianą, jaką ja widziałem, był schok ceny o 1100 zł w górę, bez jakiejkolwiek informacji o zmianie dostępności. Gdyby był to odosobniony przypadek, to spoko, ale tutaj macie RTX-a 5090, którego cena poszybowała o 30% mniej więcej w tym samym czasie. Czyli około 2 godzin od premiery, bez jakiejkolwiek informacji o zmianie stanu dostępności. Jeśli chodzi o RTX-a 5090, to jedynym jakiego widziałem wczoraj w sprzedaży był ten wystawiony na Alixie za 20 tysięcy złotych. I zgadnijcie co, już go nie ma. Napiszcie proszę w komentarzach co o tym wszystkim sądzicie i jak dla mnie większość tych cen była po prostu fejkowa. Wprowadzona tylko po to, żeby pokazać o ile mamy egzemplarzy i w jakich super cenach, a tak naprawdę w najlepszym razie była może jedna lub dwie sztuki, a większość nawet nie trafiła nigdy na stan. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Po czym około dwóch godzin po premierze masowo nastąpiło podniesienie cen wszystkich modeli. Koniec marudzenia przyciągnęła Was dzisiaj tutaj ta miniaturka i ten opis. Czyli interesują Was ceny nowych laptopów z nową serią RTX-ów. I nie martwcie się, nie był to żaden clickbait. Przy okazji wczorajszej premiery, jeden ze sklepów ujawnił w kodzie także i te ceny. Więc mam dla Was dzisiaj informację, jak wycenione będą nowe laptopy z serii Aorus z RTX-ami 5070i, 5080 oraz 5090, ale i też nowa seria ROG. Od Asusa i tutaj modele z RTX 5080. I teraz lepiej sobie usiądźcie, lub jeżeli nie macie takiej możliwości, to oprzyjcie się o coś, bo na herbatkę z meliską już raczej nie macie czasu. Taniu to już było. Spodziewaliśmy się wzrostu ceny, ale takiego skoku to chyba nie. Zaskakuje szczególnie cena modelu z RTX 5070 Ti od Aorusa. I od niego sobie właśnie zaczniemy. Tak jak powiedziałem, zacznijmy od serii Aorus i modelu z RTX 5070TI wyposażonemu w 12 GB pamięci VRAM i zasilaczem 330 W, ale co ciekawe TGP będzie ograniczone tylko do 140. Zaraz powiem Wam, czemu jest to interesujące, ale na razie przyjrzyjmy się reszcie specyfikacji. W tych modelach dostajemy matrycę OLED 1600P240 Hz. Osobiście wolałbym, żeby było to 4K120, no ale trudno. A cenę, którą będziecie musieli za niego zapłacić, to 14 399 zł. W tym miejscu chciałbym zacytować jeden z komentarzy, gdzie ktoś przy informacji o promocji na Asus Roga z RTX-em 4080 z ceny 8000 napisał: Hold. Wyjdzie nowa seria. Będzie taniej. Macie taniej. Przejdźmy do modelu z rtx 5080. I specyfikacja jest tutaj mniej więcej identyczna. Jedyna różnica to TGP grafiki, który wynosi 175 W. Dlatego, jak na moje oko, w wersji, o której wcześniej mówiłem, czyli tej z RTX 5070 Ti, mamy do czynienia ze sztucznym zaniżeniem mocy karty graficznej. Aby różnica w wydajności między modelem z RTX 5080 a 5070 Ti była większa, Świadczyć o tym może też cena, ponieważ model ten został wyceniony na 15 699 zł, co jest wysoką ceną, ale jest jedynie o 10% wyższa niż wersja z RTX 5070 Ti. Teraz czas na model z RTX 5090 i poza kartą wyposażoną w 20 GB pamięci VRAM o TGP 175W, czyli takim samym jak wersja z RTX 5080, wszystko wygląda tu podobnie. A jego cena to jedyne 19 000 zł, czyli niecałe 20% więcej. Jeśli chodzi o modele od tego producenta, to mamy jeszcze wersję z rtx 5090, ale ekranem 18-calowym. I mamy tu już zasilacz 400W przy identycznym TGP wynoszącym 175. Ciekawostką jest fakt, że nareszcie dostajemy 4 gniazda na pamięci RAM, a jego cena to 20 400 zł. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych specyfikacjach, ale przede wszystkim o ich cenie. A teraz przejdźmy do modeli od Asusa. Tutaj mamy dostępne ceny jedynie dla wersji z RTX 5080. Niestety nie podano, jakie będzie TGP, ale biorąc pod uwagę zasilacz, który będzie miał 380W, to prawdopodobnie wyniesie ono 175W. Tym, co wyróżnia dostępne opcje, jest matryca. Ponieważ ten producent nie zdecydował się na oled dostaniemy za to wybór między zwykłym IPS-em 1600p o deklarowanym czasie reakcji na poziomie 3 ms i jasności 500 nitów oraz dużo jaśniejszym ekranem MiniLED o deklarowanej jasności na poziomie aż 1200 nitów. Ale najważniejsze co z cenami i najtańsza wersja wyposażona w 32 GB pamięci i dysk 1TB będzie kosztować, uwaga, 18 tysięcy złotych. Jeśli ktoś będzie chciał fabrycznie mieć większy dysk, to dopłata wyniesie 500 zł, czyli 18500 500 zł. Natomiast model z mini LEDem, wyposażony w 64GB pamięci RAM i dwa dwuterowe dyski, to już cena 23000 zł. Wybaczcie, że tak załamał mi się głos przy tych 23000 tysiącach, Ale jak Wam podobają się ceny modeli z RTX ami nowej generacji? Muszę powiedzieć, że przy tej cenie Aorus z RTX 4090 za 14 tysięcy nie wydaje się złą opcją. Lub nawet wektor z RTX 4080 za trochę ponad 11. I nic tylko zazdrościć tym, którym udało się wyrwać roga z RTX 4080 na promocji za 8 tysięcy złotych. Mogą spokojnie odpuścić sobie obecną generację. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło i moja rada – polujcie na laptopy poprzedniej generacji bo chyba to miał na myśli dyrektor NVD wymawiając te słowa Okay this front row has got it the more you buy the more you save the more you buy the more you save It's incredible